I dzień dobry, witam, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie i nisko. Kamil Cebulski z tej strony, jesteśmy tutaj z Wojtkiem, z którym będziemy rozmawiać o zarządzaniu, o projektach, o wielkich rzeczach, ale też być może o tych mniejszych, bo gdzie, jak gdzieś czytałem, komu doradzałeś, gdzie robiłeś różne rzeczy, to cholera, znam wszystkie te firmy i chyba każdy w Polsce je zna, więc no, na dużych się znasz, a czy na małych firmach też się znasz? Coraz lepiej. Coraz lepiej rozumiem. A to dzisiaj zresztą powiem, jak to przebiegało, bo tak na dobrą sprawę, jako młody człowiek po studiach miałem możliwość współpracy z firmą doradczą, która właśnie pracowała dla takich dużych, ciekawych firm, podmiotów. No i to był genialny poligon doświadczalny. No i przyszedł taki moment, w którym faktycznie postanowiłem pójść własną drogą, drogą przedsiębiorcy. Najpierw to był jako niezależny konsultant, teraz mam własną firmę doradczą. Na stałe jest 5 osób, chociaż tak na dobrą sprawę zespół waha się właśnie od tych 5 do 15 osób, bo mam jeszcze na stałe współpracujących takich konsultantów, którzy nas wspierają w takich trudniejszych tematach. No i dlaczego mówię, że coraz lepiej rozumiem te potrzeby, bo tak na dobrą sprawę biznes mikro, mały jest zupełnie inny niż ten duży, że rządzi się zupełnie innymi prawami, że ta odpowiedzialność jest zupełnie inna i tak na dobrą sprawę przechodząc z tego dużego biznesu na ten mniejszy biznes, było to dla mnie dość duże zaskoczenie, bo wiadomo, dlaczego tak, ale dlaczego nie inaczej. Z każdym kolejnym dniem, jak prowadzę swoją działalność, to coraz lepiej rozumiem te problemy. I myślę, że się uczę. Zresztą człowiek się całe życie uczy i tak na dobrą sprawę głupi umrze, cały czas będę się uczył. Tak. I to jest ciągły proces. Widzę, że na przestrzeni ostatnich lat to zdecydowanie lepiej wychodzi. I z jednej strony właśnie ta moja praktyka, gdzie ja jestem na froncie, mam ludzi, zarządzam firmą, pozyskuję klientów, realizujemy projekty i praktycznie te same problemy tyczą mnie i moich klientów, a poza tym liczba przerobionych przypadków, no bo akurat firma doradcza, konsultanci mamy to do siebie, że dzisiaj jesteśmy przez tydzień, dwa, trzy w jednym miejscu, później jesteśmy w innym miejscu i może mamy taki normalny przegląd dobrych praktyk, projektów. Nawet jak liczymy w tamtym roku, mieliśmy około 50-60 projektów, no to jest skala, która pozwala przejrzeć wiele firm z różnej perspektywy, czy to z finansowej, czy to strategicznej, to pozwala zajrzeć w różne miejsca. Głównie jeżeli robimy projekty finansowe, to pozwala zajrzeć bardzo głęboko, poznać tą firmę, bo akurat finanse są tak skonstruowane, że niezależnie, jeżeli patrzymy już w dane księgowe, to naprawdę wiemy, co się dzieje, czy zarabia, czy nie zarabia, jak zarabia i gdzie są ograniczenia tej firmy. Można na podstawie właśnie takiej lupy, którą wykorzystujemy, można to odkryć. Jasne, czyli jednym słowem rozmawiasz z ludźmi i mówisz, nie, pan to lepiej zamknij biznes, idź na etat, a komu innemu mówisz, no pan ma fajne cyferki, proszę kontynuować. Nie, znaczy nie do końca, bo jak nie... Nie czuję się osobą, która mogłaby komukolwiek powiedzieć, proszę dalej to prowadzić albo proszę zamknąć biznes, bo na biznes składa się wiele czynników, a biznes może być na tyle zmienny, że nawet jeżeli komuś nie idzie, to wystarczy zmienić kilka działań i może odwrócić swoją sytuację, może zmienić ludzi, z którymi, których ma, może zmienić klientów i wiele, wiele innych rzeczy, które pozwalają wychodzić, czy tam powiedzmy z gorszej sytuacji, poprawiać tą sytuację, czy nawet niektórzy, to się często też spotyka, mają świetny biznes, świetnie prowadzony, no i w pewnym momencie przenoszą uwagę na inne miejsca i przestają dopilnowywać i w pewnym momencie się pogarsza. To się nazywa pasywny dochód, nie? No tak. Ja akurat spotykam się często z taką sytuacją, że jest biznes, który właściciel bardzo dobrze zna. Zna jego zasady, budował go przez lata, no i się zapalił.
pasja, zaczął kupować się, powiedzmy, no nawet ostatnio słyszałem na przykład o handlu samochodami, czy na przykład klasykami, czy jest jakaś działalność, która go wciągnęła i po prostu jesteśmy jak ta szklanka wody. Jak jesteśmy zalani do pełna, to nie jesteśmy w stanie dolać. A żeby się nie wlało, to trzeba odpić. No i to jest trochę tak, że oni po prostu zabierają ten czas tego biznesu, który już jest poukładany, a wkładają go gdzieś indziej. W momencie, kiedy braknie tego szefa w tej firmie, no to siłą rzeczy jest tak, że, a nie ma ułożonych procesów, nie ma tych ułożonych procesów kontroli. Nawet jak są ułożone, to jak zabraknie szefa, to różnie to może być, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, nie? No właśnie. Często spotykam się, a mam od tego ludzi. Okej, okay, ale często doprowadza się tak, że jak ludzie nie wszędzie byli, nie wszystko widzieli, nie wszystko wiedzą, to co szef wie. I nie zależy im też tak bardzo, no bo powiedzmy, ty masz ludzi, ale twoja konkurencja by chciała mieć tych samych ludzi. Bardzo często. Zwłaszcza teraz, kiedy każdy narzeka na ludzi. Narzeka, znaczy narzeka na ich brak. Proszę? Narzeka na ich brak. Tak, narzeka, że ich nie ma na rynku i że są trudno dostępni, albo że nie są na tyle zaangażowani, co by chcieli. Dokładnie, tak jest. Dobra, czyli co? Wiemy, że prowadzisz firmę doradczą, wiemy, że jeździsz po różnych firmach i mówisz jakieś, nie wiem, swoje sugestie i tak dalej. I wiemy, że co? Po studiach się po prostu zatrudniłeś i działałeś w tej branży i potem z tego etatu, czy tam może niekoniecznie etatu, ale gdzieś tam z tego jakiegoś takiego działania w grupie, podwykonawstwa, decyzja męska, idę na swoje. Więc skupmy się na tych kolejnych punktach. No bo tak, po pierwsze, dlaczego w ogóle takiego młodego człowieka, którym ty gdzieś tam byłeś z 10 czy ileś lat temu, w ogóle ktokolwiek przyjął do firmy doradczej? To znaczy, co miałeś w sobie, że inni ludzie chcieli, żebyś, nie wiem, mówił im, doradzał? No bo wiesz, no mi się doradzanie kojarzy raczej z człowiekiem takim, wiesz, z długą, białą brodą, takim Gandalfem trochę, który już z niejednego pieca chleb jadł, tak? Więc dlaczego młody człowiek trafił do takiej branży doradczej? Ja akurat jak jeszcze studiowałem, miałem taką możliwość współpracy z taką firmą międzynarodową doradztwa strategicznego McKinsey and Company. Okay. Byłem takim ambasadorem ich na Uniwersytecie Gdańskim. Okay. Czyli moim zadaniem było szukanie najlepszych studentów, wyławianie ich i rekomendowanie do rozmów czy angażowania tych ludzi w różne formy. No i miałem okazję być parę razy w biurze, rozmawiać z tymi ludźmi, jak wygląda ta praca, jak pracują, kim są, co robią, i tak na dobrą sprawę bardzo mi się to spodobało, bo to jest ambitna, dużo, dużo jest zmian, nie siedzi się w jednym miejscu, podróżuje się dużo. Wtedy na tamten czas mówię mega, to jest coś dla mnie, chcę to robić, wiem, że to wymaga dużo pracy, ponieważ często konsultanci są znani z tego, że pracują po kilkanaście godzin dziennie, ciężko, są mistrzami PowerPointa. I też nikt na dobrą sprawę nie wie, co oni robią. Dokładnie. Bo zaspokajają potrzebę może 2000 ludzi w kraju, może 5000 ludzi w kraju, tych właścicieli, menadżerów naprawdę ogromnego szczebla, a ci mniejsi nie odczuwają takiej potrzeby, więc de facto nie wiadomo, po co są ci konsultanci. Dokładnie, często tak jest i spotykam na co dzień. No dobra, ale co taki młody człowiek może mi pomóc, co może zrobić i jak możesz mi pomóc, jak ty prowadzisz tam niedługo biznes, a ja zjadłem zęby na biznesie. I to jest normalne i ja się spotykam, ale jeszcze do tego dojdę. No i na studiach udało mi się wygrać taki staż w firmie doradczej, która zresztą później była moją, bo była firma, z którą współpracowałem, bo akurat mam szczęście lub nieszczęście, że nigdy nie pracowałem na etacie. Trzeba było wygrywać taki staż? Znaczy nie wiem, czy to było wygrywać. Firma zaprosiła nas takich, nie wiem, 10-15
15 osób na taką grę symulacyjną i w ramach, na podstawie tego, jak graliśmy, jak rozmawialiśmy, jak ona przebiegała, wybrała kilka osób, które później zaprosili na staż. No i ja jeszcze studiowałem po roku, jak już kończyłem studia, to po prostu napisałem do jednego z dyrektorów, że bardzo mi się podobało, że skończyłem studia, że podobał mi się ten staż, że skończyłem studia, że chciałbym z tym wiązać swoją pracę i że oferuję swoje usługi, że chcę pracować i się uczyć, rozwijać w tym kierunku. No i się okazało, że summa summarum po rozmowach rozpoczęliśmy współpracę. To też nie jest tak, że młody człowiek, który przychodzi, dostaje od razu projekty. Są pewne hierarchie. W firmach doradczych często na początku się robi jakieś proste analizy, wyszukuje informacje, proste modele Excelowe i ma okazję uczyć się od innych. W firmie doradczej jest też tak, że jest baza projektów, które zostały już zrealizowane. Ja mocno na tym korzystałem, ponieważ starałem się przynajmniej raz w tygodniu jakiś projekt przeczytać kolegów, którzy już kiedyś coś zrobili. No proszę, taki ambitny byłeś, dołożyłeś coś od siebie, żeby się nauczyć, a nie tylko przygotować te Excele, które gdzieś tam były w ramach twojego obowiązku? Tak, wtedy jeszcze to tak wyglądało. Popatrzcie, tak wygląda ambitny człowiek. Chce coś więcej, chce mu się. Ty musisz być chciwy strasznie, bo ci się chce. No, coś w tym jest faktycznie. No i tak przez ponad 3 lata byłem w tym miejscu. Mega, mega doceniam, bo to ludzie, z którymi miałem możliwość pracować, to byli konsultanci z bogatym doświadczeniem, naprawdę 15-20 lat w branży, którzy restrukturyzowali część Polski w wielu, wielu branżach. Potężne doświadczenie, które starałem się czerpać jak najwięcej od nich. No i przyszedł ten moment, w którym stwierdziłem, warto spróbować swoich sił. To w ogóle było genialne, ponieważ tak jak miałem wiedzę na temat, jak wyglądają pewne procesy, analizy, to nie miałem zerowego, w ogóle żadnego pojęcia na temat tego, jak to sprzedawać, jak to oferować, jak o tym mówić. No. Na dzień dzisiejszy, jak sobie myślę o tym, jak sprzedawałem na początku swoje projekty, to ja bardzo chętnie się dowiem od tych klientów, co faktycznie ich przekonało, bo ja to dzisiaj w życiu siebie nie kupił. Po prostu to było na zasadzie takie, że mówi, nie wiem, czy miałeś kiedyś, na pewno miałeś taką sytuację, że mówi ktoś coś do ciebie, mówi do ciebie językiem polskim, ale nich cholery z tego nie rozumiesz. Ja trochę tak teraz siebie postrzegam siebie z początków działalności. No ale traf chciał, że rozpocząłem taki pierwszy projekt w Gdańsku, taka sieć pralni, której pomogłem, mocno ją zrestrukturyzowaliśmy z właścicielem, w sensie właściciel ją restrukturyzował. Ja tylko liczyłem i tak na dobrą sprawę wszystkie pomysły, które przychodziły do głowy, to przeliczaliśmy i patrzyliśmy, co z tego będzie. No proszę. Bo ja tak na dobrą sprawę, jak rozumiem w ogóle działalność takiego doradcy, to jest wsparcie, bo największa odpowiedzialność jest właścicieli. To oni decydują, czy będą się takich ludzi słuchać, czy nie. Czy te cyferki, tabelki, które my przygotowujemy, czy te slajdy, które, czy opisy, które mamy, to czy one w ogóle są wiarygodne. Bo ja to zawsze patrzę z takiej strony, że ja mam pewne doświadczenia. Byłem w określonej liczbie miejsc, rozmawiałem z określoną liczbą osób i na podstawie tego zbudowałem swoje doświadczenie. Ale może być tak, że to, co ja mówię, do ludzi w ogóle nie trafia, bo oni mają zupełnie inne doświadczenie. A co najlepsze, może być też tak, że jeżeli ja na przykład przekazuję jakąś wiedzę, to w konkretnym przypadku może nie działać. I mam tego pełną świadomość, bo nie ma, jakby nie znam, nie spotkałem doradcy od wszystkiego, no może nie tyle co od wszystkiego, ale dla wszystkich. I często ci chyba w ogóle nie zdają sobie sprawy, że tak jest. Nawet jak się mówi, ale to też, nie do końca chcą wierzyć w to. Te też specjaliści, to jest pewien taki specjalny typ człowieka, który lubią narzekać na swoich klientów, że ci klienci do tego nie rozumieją i nie robią tego, co im mówimy i tak dalej, i tak dalej. No więc jest to, że wiesz, programiści mówią, a u mnie działa,
Na przykład, tak, albo ta, bo tamten drugi się nie zna i tak dalej, i tak dalej, a ja zawsze wstawiam najlepsze reklamy na Google, na YouTube'a i tak dalej, zawsze to ROI mam większe i tak dalej, i tak dalej. I tak się lubią trochę tak przechwalać, nie przechwalać, no ale jednak, gdy spojrzymy co do czego, no to jednak no, ten przedsiębiorca jest przedsiębiorcą i doszedł do tego, do czego doszedł, właśnie dlatego, że chyba trochę lepiej gdzieś tam potrafił oceniać ludzi. Czy jakieś przedsięwzięcia, czy rzeczywiście są realne, czy nie. Bo no specjaliści lubią się przechwalać. To jest ich wada, mi się wydaje. No, ja myślę, że to też jest pewien sposób na pozyskiwanie kontraktów. Jak faktycznie obserwuję, znaczy, jak obserwuję część specjalistów, ekspertów rynkowych, to faktycznie lubią wiedzieć lepiej. Albo nawet I lubią rzadko spotykam. pokazywać innym, że wiedzą lepiej. O! O. Super, tak, to też tak, też tak, też tak bym to zrobił. I czasami faktycznie tak jest, bo mi się zdarza na przykład rozmawiać z niektórymi klientami, zwłaszcza a propos finansów, że są pewne standardy, których się używa, na podstawie których się podejmuje decyzje, ale czasami też tak jest, że klienci potrafią mnie zaskoczyć i powiedzieć, ale to jest w taki czy inny sposób, i wtedy warto powiedzieć sobie, okej. Okay, jest to możliwe i nigdzie nie ma tego opisanego i może faktycznie u niego to działa. A ja często spotykam się też z takim podejściem, że ja wiem lepiej i koniec, a klienci, to co powiedziałeś właśnie, klienci są tacy czy inni. No tak na dobrą sprawę klienci są tacy, jakich sobie wybieramy. Ja na przykład uwielbiam swoich klientów, bo ja uważam ich za mega inteligentnych ludzi, bardzo ich szanuję za to, jaką walkę codziennie toczą, bo to często są też firmy nie butikowe, tylko firmy, które mają po 10, 15, 50 ludzi. Zarządzanie takimi organizacjami, układanie to jest mega wyzwanie. Więc ja akurat patrzę na nich z podziwem, bo widzę, jaką Boże. walkę toczą, ile serca wkładają, jak wielki szacunek mam, duży szacunek mam do nich, bo po Boże, może prostu to jest to, łatwe. może tym się sprzedałeś? Może. Może. Warto Bo. zapytać. Ciekawe jest to, że mówisz, że dzisiaj nie wiesz, dlaczego cię kupili, bo co, wyglądałeś młodo i mówiłeś głupoty? Nie, ja teraz już wiem, czy mnie kupili, bo teraz sobie to żartuję z tym właścicielem biznesu, że ja się śmieję, że już był na tyle zdesperowany, że nie miał innego wyjścia. Jest to jakiś powód. Myślę, że to też jest pewien że zaufanie, że ja mam takie podejście, żeby pomagać ludziom i nie naciągać ich. Jak widzę, że na przykład coś z tego nie będzie, że nie jestem w stanie pomóc, że nie będę miał efektów tam, albo na przykład, co też się czasami, raz czy dwa razy się zdarzyło, że przyszła taka sytuacja, że faktycznie widziałem tam możliwość pomocy, ale jak wszedłem głębiej, to nie była kwestia finansisty, ale psychologa i musiałem się wycofać. Zawsze stawiam na takie wartości, żeby ufać ludziom i nie ściemniać im, bo takie podejście ma krótkie nogi i widzę, że może więcej zaszkodzić niż faktycznie pomóc i gdzieś od samego początku. A z drugiej strony miałem takie zawsze podejście, żeby bardziej pomagać ludziom, niż patrzeć na kasę i zarabiać tą kasę. Pieniądze gdzieś tam zawsze się pojawią, jeżeli ludzie będą widzieli, że dostarczasz im jakąś wartość. To jest przecież naturalne. I to faktycznie na początku mocno na to patrzyłem. I co było też fenomenem, że człowiek, któremu pomogłem, do dzisiaj się znamy, bardzo się lubimy, przyjaźnimy i dalej gdzieś tam się wspieramy. To był mój największy ambasador przez późniejszy czas. Do dzisiaj jest. Jeżeli tylko jak może mi pomóc wtedy, to po prostu chodził po wszystkich swoich klientach, mówił, że ma takiego czarodzieja, który pomaga w firmie. I mogę powiedzieć, że podejrzewam, że gdyby nie on, to ta firma by nie przetrwała, bo ja bym dalej nie umiał tego do końca sprzedać, No proszę. faktycznie, nie? Więc myślę, że też takim motorem napędowym w historii tej firmy to właśnie byli ludzie, którzy mi dobrze życzyli, którym ja dobrze życzyłem, chciałem pomagać i oni mi dobrze życzyli.
A dużo brakowało, żebyś już sobie zamknął ten biznes w cholerę i wrócił do współpracy z dużymi firmami, no bo podejrzewam, że ten okres, kiedy przechodziłeś na swoje, to dosyć, no, taki ostry był, czy taki trudny. Pierwszy miesiąc, to było tak, że ja odszedłem w styczniu i był taki moment, że była taka oferta z dużej trójmiejskiej firmy do takiego działu, który był bardzo, bardzo chętnie brali konsultantów. No ja wtedy sobie powiedziałem: Wojtek, albo prowadzisz firmę, albo szukasz pracy. Musisz sobie podpowiedzieć na ważne pytanie. A pieniądze kusiły pewnie, wypłata. Proszę? A pewnie wypłata kusiła dosyć spora. Pewnie tak. I wtedy sobie powiedziałem, nie prowadzę firmy. I nigdy już nie wróciłem do poszukiwania pracy. Niezależnie co się działo, jak się działo, to zawsze w ogóle nie przychodziły do mnie myśli, żeby kiedykolwiek wrócić na etat, tylko żeby wszystko robić, żeby rozwijać tą firmę. I czasami było gorzej, czasami było lepiej, ale bardzo mocno trwałem w tej decyzji i powiedziałem, jak już raz sobie postanowiłem, że mam prowadzić tą firmę, to ją po prostu prowadzić, bo to jest miara twojego... I nie zmienisz zdania, nieważne jaki feedback byś dostał, czyli jesteś zamknięty na feedback. Dokładnie. I powiem szczerze, że ta decyzja w ogóle bardzo fajnie zadziałała. Bo jak zaczynałem rozmawiać z ludźmi, którzy wtedy, to było ponad 2 lata temu, 2,5 roku temu, jak zacząłem zadawać ludzi, mówić, czym się zajmuję, to oni tak patrzyli z dużym dystansem, bo byłem w ogóle zupełnie znikąd człowiekiem. Bo ja nie chodziłem na networkingi, nie wiedziałem, co się dzieje, w ogóle ludzie mnie nie znali. Bo będąc w trójmiejskiej firmie i pracując na projektach, ale często w biurze albo u klientów w Polsce, po prostu w Trójmiasta to bardzo, bardzo mało osób znałem, tak naprawdę poza prywatnym kręgiem. I pojawiłem się nagle znikąd, zacząłem chodzić i co ciekawe, po jakimś czasie zauważyłem, że minął rok, ja dalej się tym zajmowałem, dalej mówiłem te same rzeczy, w trochę inny sposób oczywiście, no ale dalej to było to samo. Później minął kolejny rok, dalej się tym zajmuję i ludzie w pewnym momencie zrozumieli, że okej, widać, że wie, jak to robić, potrafi na tym zarabiać. I można mu zaufać, że to właśnie trwanie w decyzji im dłużej i buduje doświadczenie i większa pewność siebie i projekty, którymi możemy się pochwalić, to powoduje, że ci ludzie coraz chętniej zaczęli nawet wspierać i patrzeć na ten biznes taki bardziej przychylnie. Okej, okay, no dobra, ale mówisz, że robiłeś to samo i tak dalej, i tak tych projektów rośnie, ale tak na dobrą sprawę, co robisz? Znaczy, co to znaczy? Znaczy, ktoś musi odczuwać jakąś potrzebę i to podejrzewam musi być większa firma niż mniejsza, bo jak ja słyszę konsultant, no to znaczy, że to jakiś proces, jakieś procedury, no to się musi wiązać z zarządzaniem ludźmi, więc trzeba kim zarządzać, więc to musi być jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, struktura. To po pierwsze, a po drugie ten właściciel, menadżer, on musi odczuwać jakąś potrzebę. I co to jest za potrzeba? Że nagle dzwoni do człowieka z zewnątrz i mówi: Wojtek, odczuwam potrzebę, coś nie działa, czy co to jest za potrzeba? Często jest tak, że są to dwa obszary, opowiem o finansach. Z finansami jest tak, że każdy chciałby zarabiać jak najwięcej. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, często to, co dostajemy na rachunkach zysków i strat, w ogóle nijak ma się do tego, co mamy na koncie. Tak, trzeba mieć zawsze podwójną księgowość, bo ta Polska to... utrudnia. I są takie rzeczy, że na przykład przedsiębiorcy, prowadząc już coraz większą skalę, nie są w stanie ogarnąć tego i nie wiedzą, ile, gdzie, jak zarabiają. Ja mam często spotkania z przedsiębiorcami, się pytam, jakie są koszty zmienne, czyli jak możemy dopasować tą marżę taką pierwszą, policzyć, jakie są koszty, czy to są koszty towarów, czy to są jakieś inne transporty. Po co to wiedzą? No ale po co to wiedzieć? Widocznie im to niepotrzebne jest do sukcesu. Nie, no jasne, im to nie jest potrzebne, jak w pewnym momencie nie zapanują nad tym, to się okazuje, że tracą 10, 15, 50 tysięcy miesięcznie. No tak, ale to nie jest jak w tej anegdocie z Fordem, że tam przyszli dziennikarze i się pytają, a ile tam pan śrubek używa w tym Fordzie? A on wziął telefon i się zapytał, a ile tam śrubek jest? A 18? No to mówi 18. No to, jak ty się pytasz, jaka jest zmienna, coś tam, jakieś takie cuda, no to biorę telefon, te księgowa, bilansik poproszę i gdzieś tam w bilansie kupię. Pisze chyba, nie?
Pojawiła się jedna z moich ulubionych rol w firmie, czyli księgowość. Często jest tak, że jest Już księgowość. myślałem, że powiesz księgowa. No, księgowa, księgowy. Nie to, że ja mam coś do księgowych, bo ja znam kilka biur, kilku ludzi, którzy pracują jako księgowi i są genialni naprawdę w tym, co robią. Tylko trzeba pamiętać jedną rzecz, że księgowi często odpowiadają za obliczenie podatków, za wysłanie dokumentów, natomiast nie odpowiadają za biznes. Tak. A przedsiębiorca często nie rozumie księgowości, nie wie, jak co tam się dzieje, nie wie, skąd to się bierze. I my często jesteśmy takim tłumaczem między księgową a przedsiębiorcą. Z jednej strony tłumaczymy z księgowości na ten wizjonerskie podejście, z czym to się wiąże, to co księgowa mówi, a z drugiej strony słuchamy przedsiębiorców i pokazujemy księgowej, jak można trochę inaczej podchodzić do kosztów, jak je dzielić, jak je przypisywać, jak układać, żeby ten przedsiębiorca wiedział, gdzie dokładnie zarabia, na czym zarabia, ile zarabia. Okay. Jakbyś teraz zapytał większość przedsiębiorców w firmach usługowych głównie i w handlowych, ile dokładnie zarabiają na jednym kliencie, ile zarabiają na godzinę na jednym kliencie, ile na danym produkcie, na danej usłudze, to w mikro i małych przedsiębiorstwach jestem w stanie założyć się, że 95% tego nie wie. To ja ci powiem więcej. 80% tych mikro i małych przedsiębiorców nawet nie wie, że jest w stanie upadłości. Kiedyś zrobiłem takie zajęcia właśnie o odpowiedzialności w firmach, w spółkach. No i tam według kodeksu są te dwa momenty. Wystarczy jeden spełniać i się powinno ogłaszać upadłość. Przeczytałem z kodeksu, znaczy najpierw się zapytałem, kto z nich jest w stanie upadłości. No jeden podniósł rękę na 50 osób. Potem przeczytałem pierwszy punkt, połowa podniosła rękę. Przeczytałem drugi, to tak z 70 do 80% jest w stanie upadłość, nawet o tym nie wiedzieli. No dokładnie. I to jest też tak. Do momentu, kiedy się wszystko fajnie toczy, nie ma problemu. Nikt nie potrzebuje. Czyli co? Nikt nie potrzebuje. Twój taki klient to jest firma, która trochę urosła, rośnie i jest fajnie jak rośnie, ale potem się już zaczynają jakieś takie problemy z płynnością. Człowiek widzi, no cholera, jest tych ludzi, obroty rosną, tu są ciągle te problemy, tu, a czemu mnie tutaj coraz mniej pieniędzy na koncie, albo że muszę dokładać i tak dalej. I Wojtek Kuchnia, o co chodzi? Dokładnie, to idealnie opisałeś klienta, który szybko rośnie, nie wie, za szybko często rośnie, nie jest w stanie budować tych procesów kontroli, sprawdzać tego, gdzie, co, jak wypływa, bo w momencie, kiedy mamy 5, 10, 15, 5 pracowników, jesteśmy w stanie, każda faktura może przez nas przejść. Jeżeli mamy 20, 30 pracowników, to prawdopodobnie mamy pewien pułap wydatków, czy wydatków w firmie, które kontrolujemy, czyli powyżej tam 10 czy 15 tysięcy. A często te małe wydatki mogą zżerać, prawda? No ale wracając, że większość przedsiębiorców w ogóle nie wie, na czym zarabia, ile zarabia, jak wygląda, czy na przykład jak mogą, jak jeżeli łączą swoje produkty czy usługi, to na przykład, czy nie, to nie jest kwestia decyzji biznesowej, że na tym produkcie zarabiamy tyle i tyle, albo na tym tracimy, ale mamy świadomość tego, że w momencie, kiedy mamy ten produkt, to mamy trzy kolejne, na których zarabiamy wysokie marże i w całym rozrachunku super na tym wychodzimy. Problem pojawia się w tym momencie, kiedy oni przestają zarabiać i nie wiedzą, co się dzieje. Bo na przykład mają jedną czy dwie nogi, na których zbudowali swój cały majątek. To na przykład wybudowali dom, kupili samochód, wyjeżdżają z żoną, z dziećmi na wakacje i cały czas się kręciło. Ale nie spostrzegli się, że rynek się zmienił, że marże się zmieniły, że weszły dodatkowe koszty. I w tym momencie oni nie wiedzą, co się dzieje, bo dalej kręcą, ale nikt im nie jest w stanie powiedzieć, tu przestałeś zarabiać już 2 lata temu. No bo tego I nie teraz widać. Wyobraź sobie sytuację, sprzedajesz monitory, na których te wszystkie rzeczy kupiłeś, uszczęśliwiłeś rodzinę, żyjesz na odpowiednim poziomie, a mija 5 lat i dowiadujesz się, że monitory to jest, można powiedzieć, pierwsza łopata do trumny, nie?
No jest coś takiego, wiesz, ja miałem podobnie, no wiesz, ja firmę taką handlową dosyć sporą prowadziłem, no tam z 20 kilku pracowników, nawet miałem w wieku tam 20 kilku lat i to raczej bardziej 22, 4 niż 9, tak, więc ja o życiu mało co wiedziałem, a co dopiero o biznesie. I zauważyłem, takie coś, co by się nie zdawało sprawy, firma rosła, zawsze brakowało pieniędzy, nie? No bo jak firma rośnie, zawsze brakuje, bo trzeba biurko kupić, nowy komputer, pracownik, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Są koszty wzrostu po prostu. I zawsze brakowało. I pewnego czasu zaczęły się te pieniądze po prostu pojawiać, zostawać na koncie po opłaceniu wszystkich rachunków. Rosło, rosło, rosło. Ja byłem taki zadowolony, wiesz, pokupowałem to, tamto, wiesz, tak troszeczkę mówię, wreszcie sobie tak trochę odbiłem ten trud, że to nie wiem. Tylko co się okazało? Pół roku później żałowałem, bo po prostu obroty się zatrzymały i nawet lekko spadły przez kilka miesięcy, a te pieniądze, które jakoś tak zostawały w firmie, to po prostu były odmrożone pieniądze z towaru, który gdzieś tam miałem zamrożone pieniądze w towarze, który gdzieś tam zaczął topnieć towar na magazynie, a ja myślałem, że to jest zysk i tak dalej, i tak dalej. I potem no, takie dziwne zaskoczenie było, wie, że tak. Jakbym wiedział, że to są takie odmrożone pieniądze, a nie że zarobione, no to bym trochę inaczej do tego podszedł. I to był mój problem. To tak. Ale o tym się dowiedziałem już po tym problemie, bo wcześniej to ja bym w ogóle sobie nie uzmysłowił, że to trzeba o jakimś kontrolingu sobie poczytać, o jakiejś tam księgowości, że w ogóle księgowa może przygotować jakiś raport, bo księgowej to wtedy płaciłem, no nie wiem, ze 3-4 tysiące miesięcznie trzeba było księgowej płacić. Wyobraź sobie w polskiej księgowości tysiące drobnych transakcji do księgowania i to jeszcze 15 lat temu, nie? To po prostu była masakra. Więc zyliardy wydawałem na księgową. Dzisiaj, no mam tą wiedzę, że jakbym wydał na księgową zyliard plus 200 zł w miesiącu, to by ona mi przedstawiła takie trochę te dane w taki troszeczkę inny sposób, gdzie rzeczywiście ja miałbym jakieś kategorie tych wydatków, jakieś takie przyporządkowania, te Excele, które gdzieś tam by mi się automatycznie generowały. Tylko cholera, trzeba mieć tą wiedzę. Trzeba wiedzieć, co można chcieć. Dokładnie. No i my jesteśmy takim tłumaczem właśnie, że przedsiębiorcom mówimy, co mogą wiedzieć od księgowej, bo często jest tak, że księgowa to wie, ale co ja, bo to też można spojrzeć na pewną relację, że kiedyś przychodzi księgowa do przedsiębiorcy, on tego nie rozumie, ona coś mówi i on mówi, nie, to nam nie jest potrzebne, bo więcej trzeba będzie za to płacić. Więc ona mówi, dobra, nie mój biznes, ja nie robię. Robię tylko to, co ode mnie chcą. Przedsiębiorca nie wie, w jaki sposób to układać, że jest coś takiego jak rachunek kosztów, że można je układać, że można budować marże, że określać pewne marże, koszty wytworzenia i wiele, wiele innych rzeczy. I po prostu w momencie, kiedy my wchodzimy, to pokazujemy, chcesz wiedzieć to, to, to i to? Tak, no to należy to zrobić w taki sposób. I z jednej strony z tego przedsiębiorczego języka tłumaczymy księgowej, na takich kontach, takie przypisanie, takie kody, tak to należy robić, proszę robić od dzisiaj. I co ciekawe, ja się spotykam z przedsiębiorcami, którzy mówią, ja nie wiem, jak ty się dogadałeś z moją księgową. Ja mówię, normalnie, po polsku. Po prostu. W spokojny sposób wytłumaczyłem jej, czego od niej potrzebujemy, a pani powiedziała, super, nie ma problemu. Ja już dawno o to mówiłam. No I to często to się, ja jakoś już dawno to inaczej. mówiłam. Ale Wojtku, z drugiej strony, okej, mamy tą fajną firmę, która rośnie i tak dalej, i dalej, ale co, potem gdzieś tam wchodzisz, tłumaczysz, jak u dużych firm to wygląda i dlaczego te korporacje są takie zbiurokratyzowane, no bo są, no bo muszą, bo nikt nie wynalazł wydajniejszych metod na to, żeby zarządzać tak dużą organizacją i tak dalej, i tak dalej. Ale to wtedy przychodzisz i każesz jakieś raporty robić, jakoś analizować, jakieś lampki, jakieś Excele. No i cała w zasadzie przyjemność zrobić roboty jest wyrzucona do kosza, bo teraz zamiast sobie fajnie coś tam robić, organizować, na żywioł iść, no to nagle trzeba jakieś Excele, PowerPointy, zebrania jeszcze pewnie jakieś. No tak. Ja to zawsze mówię w ten sposób, że ja to zawsze mówię w ten sposób, że okej, kij ma zawsze dwa końce. Jeżeli nie będziemy szli w kontrolę, nie będziemy tego sprawdzać, nie będziemy tego mierzyć, nie będziemy patrzeć, gdzie jesteśmy, nie będziemy wypełniać tych tabelek, to będziemy dochodzić do momentu, w którym nie będziemy mieli gdzie pracować.
I teraz jest sobie odpowiedź na pytanie, czy faktycznie chcemy takiej sytuacji, czy chcemy być w miejscu, które lubimy, które szanujemy, które daje nam realizować nasze cele, czy po prostu zarabiać dużo kasy, ale po prostu jesteśmy w tym miejscu i wiemy, że to miejsce trochę dłużej. No właśnie, i tutaj dochodzimy do kolejnej takiej motywacji. Myślę, że to może być fajny temat, który możemy pociągnąć, bo ty znasz ludzi, którzy są w takim miejscu. I to nie są byle jacy ludzie, no bo którzy coś tam osiągnęli i powiedzmy, no, znają się na wielu fajnych rzeczach, żyją na poziomie i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, dochodzimy do jakichś takich dużych problemów i no, to są tacy ludzie, którzy no, już gniazdo sobie zbudowali, bo umówmy się, młodzi ludzie są głodni, no bo potrzebują dorobić się, mają chęć osiągnięcia sukcesu, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, no, kupienia domu, samochodu, żony, dzieci, ale jak już człowiek jest, wiesz, taki ustatkowany, jak to się mówi, tak? Czyli gdzieś tam te punkty sobie pozdobywał, to po jaką cholerę w ogóle męczyć się, zmieniać organizację, czy czasami nie lepiej, a puścić sobie tą firmę, niech sobie tak jakoś funkcjonuje, a wziąć syna i na ryby sobie po prostu pojechać i nie angażować się jakoś specjalnie w naprawianie tej firmy. Ja to zawsze zadaję pytanie, jak długo tak ma być? Bo jeżeli my pracujemy godzinę, dwie godziny, jeździmy na ryby, to nie należy zapominać, że konkurencja cały czas. Że naszymi konkurentami mogą być te właśnie młode osoby, które chcą się cały czas dorobić. Są, dokładnie. I cały czas nam ciągle wyciągają klientów, pracowników, obniżają ceny i cały czas nas wkurzają czymś. I to jest normalna gra rynkowa. I to jest też trochę tak, że są przedsiębiorcy, którzy już nie muszą. Po prostu prowadzą, nie wiem, czy z przyzwyczajenia te firmy, czy dla zabawy, ale są też tacy, którzy mają swoje ambicje. Mimo właśnie 40-50 lat, mam takiego klienta, który jest już po 60. I jak ja patrzę na to, jak myśli biznesowo, jak działa, ile ma werwy, to ja się zastanawiam, co jest nie tak ze mną. Naprawdę. Już wiem, właśnie... ale ja mam jedną hipotezę. Nie jesteś psychopatą. Już na przykład, no, wśród przedsiębiorców, wśród ludzi zarządzających jest bardzo duży odsetek psychopatii, czyli takich trochę outsiderów, którzy no, nie cieszą się tak bardzo z przebywania z innymi ludźmi, tak troszeczkę starają się skupić całą swoją działalność na jakimś jednym celu, a jednak normalny człowiek to chce i z żoną trochę spędzić czasu i wyjechać odpocząć i prowadzić zbalansowany tryb życia między pracą a rodziną. To są gdzieś tam potrzeby, uczucia normalnego człowieka. Ci przedsiębiorcy, no to gdzieś, cholera, fokus, 12 godzin robota. I niektórzy naprawdę przesadzają. Kiedyś, wiesz co, byłem na takiej konferencji, chyba trochę popsułem konferencję, przepraszam, jeżeli to coś takiego było, bo trochę mnie na początku zdenerwowało to, że no byli wcześniejsi ludzie, którzy coś tam reprezentowali i były czasami, wiesz, takie cytaty się znanych ludzi daje, nie? Takie półmotywacyjne, pół do przemyślenia, no i coś tam, jak ktoś tam puścił z Gandhiego jakiś cytat, jak ktoś tam puścił ze Steve'a Jobsa, ktoś tam z tego Raya Krocia, co McDonald's zrobił, tak? I takich kilka. I przyszła moja kolej, słuchajcie, no okej, coś tam ci ludzie osiągnęli, tylko tak. Gandhi pedofil, Steve'owi Jobsowi się córka samobójstwo przez niego chciała popełnić, nie wiem czy raz, czy kilka razy. No ten od McDonalda super, ale trzy małżeństwa i odwyk od alkoholu, uzależnienie. No nie wiem, czy to w ogóle chcielibyście się na tych ludziach wzorować. Bo być może jest tak, że fajne metody zarządzania sukcesy, ale być może kosztem wzięcia tego jest też wzięcie czegoś właśnie, jakichś takich rodzinnych przygód i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, z tej strony może tak trochę. Ja myślę, że zawsze przedsiębiorcy płacą koszt, że mało kto to widzi. Ja nawet widzę po ostatnim, ostatnio mamy taki większy projekt, gdzie ja bardzo często do Warszawy jeżdżę, praktycznie 4 dni w tygodniu mnie nie ma i ja już sam widzę, jak to się odbija na relacjach w domu, jak to się przekłada i często przedsiębiorcy już się przyzwyczajają płacić ten koszt. Bo to się mówi, że mieć firmę, tylko że często to są ludzie, którzy, tak jak mówisz, pracują 12, 14, 16 godzin, nie widzą w tym
Nic złego. Jeszcze pół biedy, jak pracują, jak ci bliscy są zaangażowani w te wszystkie procesy, czy tam w firmie. Już nie mówię, czy to firma rodzinna dobrze, czy źle, ale mają tego człowieka, ale ja na przykład znam dużo historii dzieci, właścicieli firm, którzy mówią, no ojca nie było. Nie było takiej możliwości, że można z nim spędzać czas, cieszyć się. I to jest, myślę, że strasznie trudne. Ja na przykład tego do końca też nie potrafię, bo jakby ja nie rozgraniczam życia prywatnego Pewnie. i firmowego, bo ja mam jedno życie i po prostu u mnie się to przenika. Dzisiaj w danej chwili jakby lawiruję między jednym a drugim, jakby jestem w jednym, prawda? Nie rozgraniczam tego, że teraz mam czas prywatny dla siebie i nawet jak będę chciał, jak będą myśli mi wpadały o firmie, to nie będę myślał, bo mam czas prywatny dla siebie. Są ludzie, którzy podobno tak twierdzą, że tak mogą, że oni teraz mają czas prywatny dla siebie. To Natomiast się ja twierdzę, że to się nazywa milenialsi, tak ogólnie, tak? Czyli ludzie, którzy gdzieś tam robią te i to jest startupy i jakaś o fala, 16 tak? Która kończą. idzie. Tak, no to jest niby to nowe pokolenie, które wiesz, jest takie wymagające, żądające i o 16 chcące kończyć robotę, nawet we własnych startupach. I to tak trochę. No chyba no, nasze pokolenie było takie trochę bardziej głodne tego sukcesu. A nie wiem, podejrzewam, że ludzie, generacje tam czy tam 10, może 10 lat starsi od nas, no cholera, gdzieś tam skupili się właśnie na tych sukcesach, na otwartym rynku, na to, że możemy gdzieś tam wejść, jakieś firmy tworzyć i trochę dali ciała, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Ja mam, bo nie potrafili zwolnić, ale też być może zostali tak trochę ugotowani jak żaba, bo to nie jest od razu taki tryb, że a ja nie będę z dziećmi spędzał czasu, tak i tak dalej, tylko gdzieś tam, a jeszcze jeden projekt, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to, i tak się niekiedy gotujemy. I ja im staję, im dłużej żyję, tak, to ja rozumiem Romana Kluskę, który po prostu w pewnym momencie mówił, a ja to sobie będę barany hodował, tak, czy tam owce. No bo to po prostu, coś za coś. Niestety tak Tak, jest. dokładnie. Ja też mam takie przemyślenia, że nas nauczyli, że my musimy na coś zapracować. Jeżeli coś chcemy, to musimy to zapracować często ciężką pracą, wykazać się, że to nic nam łatwo nie przyjdzie, nic nikt nam nie przyjdzie i nie da. Natomiast młodsze pokolenie jest ludzi, którzy już zapracowali, którzy powiedzieli, ja całe życie pracowałem, walczyłem, wydzierałem, robiłem rzeczy, których niekoniecznie chciałem, ale zapracowałem, więc ty już nie musisz. No i teraz mamy ten odwrót, że my jako zarządzający mówimy sobie, okej, my tacy jesteśmy, ale z drugiej strony, jak mamy oczekiwania, żeby nie wiem, takich samych ludzi chcieli, a z drugiej strony są ludzie, których inaczej wychowujemy. Jest taki pewien rozstrzał. Dokładnie, tak jest, tak jest, no ale z drugiej strony gdzieś jednak człowiek no, tworzy coś, ma tą firmę, ma te działalności i wiesz, kolejny krok, i kolejny cel, i kolejny. I to jest takie fajne, kiedy się wiesz, odnosi sukcesy, zdobywa. To jest takie trochę uzależnienie jak sport, gdzie rzeczywiście tam ludzie gdzieś są teamy, są jacyś widzowie, którzy gdzieś dopingują i no. Taki człowiek jest rozdarty bardzo często, co robić, nie? No, a zwłaszcza w dobie social mediów, gdzie ja sam na przykład to odczuwam, bo gdzieś tam od jakiegoś czasu publikuję filmiki na Facebooku, takie Facebook Live'y i sam widzę, jak często już działają, na przykład jak ktoś lajka da, jak skomentuje, jak to nabiera skalę i często jest tak, że budujemy sobie pewne wyobrażenia i chociaż suma summarum, jak zauważyłem, to chyba najlepiej jest właśnie uporządkować sobie, nauczyć się odpoczywać, bo jakby już wracając te 16, 12 godzin, i często jest tak, że nam się wydaje, że my odpoczywamy. Czy oglądając telewizję, czy grając, czy robiąc inne rzeczy, nam się często wydaje, że my właśnie wtedy odpoczywamy i to jest ten moment, w którym nabieramy energię. Często jest tak, że w ogóle tego nie robimy, tylko jeszcze bardziej się męczymy, stresujemy, budujemy napięcie, bo robimy to w jakimś celu. Niektórzy nawet uprawiają sport i myślą, że to jest dla ich zdrowia.
A przecież wiemy, że sport nie jest zdrowy, bo każdy sportowiec ma problemy ze zdrowiem, z Tak jest. nadgarstkami, z kolanami, z jakimiś łękotkami, mają kontuzje. I ja mam taką, uknąłem definicję sportu, sukcesu w sporcie, że to nie zależy od tego, jak ciężko trenujesz, tylko ile kontuzji nie złapiesz. Tak. Albo ile wytrzymasz kontuzji. Dokładnie, no ale nie o sporcie, tylko o biznesie. Czyli zajmujesz się doradztwem, czyli troszeczkę znasz tą technologię tych dużych firm, jak one działają, jak one raportują, jakie mają procedury. I gdzieś z drugiej strony mamy ludzi, którzy gdzieś tam odnieśli jakiś sukces i nie znają tych narzędzi. No a umówmy się, nie ma kursów dla ludzi, którzy nagle w ciągu 2 lat z 5 osób firma im urosła do 30, tak? No nie ma takich kursów. Dlaczego nie ma? Bo takich ludzi w Polsce jest 50 rocznie, 100 rocznie. Firm, które zatrudniają 10 osób lub więcej, jest około 90 kilku tysięcy, tak? Więc jeżeli mówimy o firmach 20-50-osobowych, to jest 10 tysięcy. Powiedzmy, że część z nich jest, powiedzmy, taka nowa, świeża, gdzie rzeczywiście człowiek nie przeszedł, nie zdobył tej podstawowej wiedzy o kontrolingu i tak dalej, albo sobie nie uzmysławia, że słowo kontroling to jest to słowo, które rozwiąże jego problemy, których często nie umie nazwać. To jest jedna rzecz, natomiast ja mam swoją teorię, dlaczego mikrofirmy nie starają się małe ani średnie, ponieważ ci właściciele często nie mają czasu uczyć się, nie mają czasu się rozwijać o zarządzaniu. Oni żyją w takim śnie trochę, bo tak, jak zaczyna się, ja mam taką teorię drogi przedsiębiorcy i często przedsiębiorcami zostają ludzie, którzy się na czymś znają. Czyli na przykład, załóżmy, no sprzedajesz te monitory, skończyłeś informatykę, wiesz jak działają monitory, no i sprzedajesz te monitory. No i to dobrze ci idzie, to zatrudniasz pracownika jednego, drugiego, trzeciego, ale dalej sprzedajesz te monitory, dalej się tym zajmujesz, dalej je serwisujesz. Rośniesz do pewnego momentu i wielu przedsiębiorców nie rozumie, że ich rola wraz z rozwojem firmy musi się zmieniać. Oni ostatnią rzeczą, którą muszą robić tak naprawdę, to sprzedawać te monitory, bo oni muszą nauczyć tych ludzi, jak sprzedawać te monitory, jak one działają Ale ludzie nie i co słuchają. się. Ty im mówisz, pracujcie, a oni nie pracują. No to sam się biorę za robotę. No. No, często tak jest i brakuje też takiej cierpliwości, pochylenia się, zadania pytania, co się dzieje takiego, że tak jest. I tu może wejść konsultant, ale często mówi, panie, taki drogi, to nie będę brał, no bo szukuj się często. Ja to mówię szczerze, że często w mniejszych firmach się nie opłaca brać konsultanta. Często lepiej posiedzieć na YouTubie, na Facebooku, jest dużo wiedzy, która jest przekazywana, darmowa. Fakt, że można się dużo rzeczy złych nauczyć, no ale jest to ryzyko. No i dochodzi do takiego momentu, że ten przedsiębiorca nie rozumie, że musi pełnić trochę inną rolę, że on musi być najpierw menadżerem, nie specjalistą, ale menadżerem, później musi być przedsiębiorcą, zastanawiać się, co zrobić, żeby ten biznes za rok, za dwa funkcjonował, a nie co zrobić, żeby dostarczyć to czy tamto klientowi. Często barierą tych 10 pracowników to właśnie są ludzie, którzy nie potrafią się oswoić z tym, że mają inną rolę w firmie, że oni już nie są bogami. Bo ja mam taki obraz małego mikroprzedsiębiorcy jako boga, który rozwiązuje wszystkie problemy swoich pracowników. Zna się na wszystkim najlepiej. A jak tak obserwuję sobie tych dużych przedsiębiorców, którzy mają średnie firmy, małe firmy, ale już bardzo dynamicznie się rozwijające, to często oni mają takie podejście, że ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ja wiem najważniejszą rzecz, w którym kierunku ta firma ma zmierzać, a to jak to robić konkretnie, to już wy to Wiesz, to zróbcie. taka myśl mi przyszła, bo to wiesz, to są pracodawcy czy tam przedsiębiorcy, którzy dają się zdominować pracownikom. W takim sensie, że bardzo często jest tak, że przychodzi jakiś pracownik, współpracujemy i tak dalej, to wszystko fajnie funkcjonuje i nie do końca chcą nasi ludzie wziąć na siebie odpowiedzialność za coś.
Tak? Ja na przykład pamiętam takie jedno zebranie dawno temu, gdzie no, tam koleżanka, którą ją tam poprosiłem, żeby coś tam zrobiła marketingowego, jakieś tam cuda, poprosiła mnie o spotkanie, żeby coś tam. No i ona przez pół godziny mówiła o niczym, takim sensownym, tak? I prosiła mnie o zdanie. Czy to, co ona gdzieś tam proponuje i tak dalej, czy ma sens? Czyli taką aprobaty pewnego rodzaju, bo nie była pewna. I chociaż mówię, nie, zrób, jak już zrobisz, to wtedy porozmawiamy, czy to się sprawdziło. Podejmij decyzję. Tak? Choose. Podejmij. Nie ja. Ty masz podjąć. A wiesz, a to jest, wiesz, przychodzisz do firmy i nagle ty masz podjąć decyzję, gdzie wydać 30 czy 50 tysięcy złotych, komu, jak to kontrolować i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnego rodzaju ludzie oczekują od tego szefa, że to jednak on trzyma, on decyduje i tak dalej, i tak dalej. I pytanie jest tak trochę, kto ma wtedy bardziej dominującą, nie wiem, osobowość? Kto da się przewodzić drugiej osobie, i jeżeli rzeczywiście jest tak, że wszystko, wiesz, jak ktoś do nas przychodzi, jakiś pracownik, współpracownik, prosi nas o pomoc, o zdanie, to tak troszeczkę no, manipuluje nami, tak? Ja przynajmniej mówię tak. Nie, zrób coś, masz to, zrób, wydaj, podejmij decyzję. Tutaj masz numer konta, tu są hasła jednorazowe, zrób tam przelewy, gdzie chcesz, nie obchodzi mnie to. Przyjdź do mnie już z gotowym projektem i powiedz, czy to działało, czy nie. Czy mam ci dosypać więcej pieniędzy, czy ci zabrać projekt. Podejmij decyzję, czus. Mnie to nic nie obchodzi. Taki trochę odkryłem wiesz, kilka lat temu taki tumiwisizm. Może niekoniecznie wiesz, tumiwisizm, ale w takim sensie nie angażować się, tylko dawać tą Taki tumiwisizm odpowiedzialność. kontrolowany. Mniej więcej coś takiego. Nie udzielać się, nie doradzać. Nie doradzać, nie, popełnij błąd. Nie dbajmy o to, żeby wyszło jak najlepiej. Nie, działaj, ponieważ projekt, który osiągnie powiedzmy 60%, jest lepszy od projektu, który osiągnie 70%, ale z 20 godzinami mojego zaangażowania. I to jest coś, co trudno osiągnąć, tak? I kolejna rzecz, która się też trochę z tym wiąże, że to też pe wymaga pewnego zmiany takiego myślenia. To raz, ale też dwa zachowania. Tak jak powiedziałeś o tych sprzedawcach monitorów, że oni nie rozumieją, że nie trzeba sprzedawać monitorów, tylko pracować z ludźmi. Co, ja mam taki background programistyczny. Znaczy, w sensie no, komputery, IT i no, te 15 lat temu to nawet potrafiłem programować jakieś tam MySQL-e, PHP, jakieś takie podstawowe rzeczy. Szybko z tego wyrosłem, bo musiałem zająć inne pozycje, ale gdzieś tam to było moje hobby. I jak tworzyłem tą firmę, pojawił się pierwszy pracownik, drugi, trzeci, i wiesz, co ja wtedy, mój dzień polegał na tym, że wstawałem rano, rozmawiałem z jedną osobą, rozmawiałem z drugą, rozmawiałem z trzecią, rozmawiałem z piątą, sprawdziłem tą, porozmawiałem znowu z tą pierwszą, z tą trzecią, z potem pierwszą, pojechałem do księgowego, wróciłem, porozmawiałem z pierwszą, porozmawiałem z drugą. Godzina 10, a ja mam poczucie, ty, ja dzisiaj nic nie zrobiłem, ja przegadałem cały dzień. Trochę No tak, uważnie w bo nic sprawach, konkretnego nie zrobiłeś, no to trochę jest small talki, nowa wiesz. funkcja w firmie. Połowa small talków takich, wiesz, grzecznościowych i tak dalej, połowa takich ważnych. I słuchaj, ja naprawdę miałem wyrzuty sumienia. A dzisiaj de facto wiem, że cholera, jak już się ma większą strukturę, to na tym polega właśnie, żeby gadać, rozmawiać, pytać się, pilnować, sugerować, zadawać jakieś takie pytania niewinne. Czasami może opieprzyć, ale cholera, Pokaż zamiast taka, wiesz, konkretna robota, biorę młotek, siekierę, coś tam robię, co widać, co jakiś kod naklepę i tak dalej. Nie, to ty sobie tak tylko dzwonisz, czasami przez telefon, czasami przez Skype'a. Cholera, wyrzuty sumienia ludzie mają. Ja miałem. I ja wiem, Ja jakie też mam. błędy kiedyś zrobię. I ty też chyba jesteś na tym etapie, gdzie już powiedziałeś 5 do 15 ludzi gdzieś tam i ty cholera też musisz przestać być tym ekspertem, tylko gadać sobie z współpracownikami. Tak, to w ogóle jak cele sobie rozpisujemy, to jak ja rozmawiam ze swoimi ludźmi i też młodzi przychodzą. Ostatnio właśnie Ola dołączyła do zespołu. Ja mówię, Ola, moim celem jest to, żebyś ty za 2 lata u klienta była mną. W sensie mogła pójść do klienta, przedstawić mu projekt, powiedzieć, jak to przebiega, co jest zrobione, a mnie tam już nie może być, bo już będę miał inną rolę. Jest coś takiego, co my używamy, jak zaczynamy się zaprzyjaźniać z przedsiębiorcą, że robimy listę
wszystkich funkcji ważniejszych w firmie. Kto jest szefem, kto odpowiada za finanse, kto za marketing, kto za operacje i wiele, wiele za HR-y, za ludzi i inne rzeczy. Kto jest dyrektorem oddziału jakiego. I prosimy, żeby szef wpisał jedną osobę. I często jest tak, że on wpisuje na przykład ludzi, a jak pytamy się tych ludzi, kto podejmuje decyzję, to jest szef. I dochodzi do takiej sytuacji, że szef za wszystko odpowiada. I to jasno pokazuje pewną drogę, bo jeżeli ludzie chcą się rozwijać swoje firmy, to nie mogą być wszystkimi w swojej firmie. Bo jeżeli będą, to jest tak jak z tą szklanką. Ona cała ciągle będzie się przelewała. Tam, gdzie my będziemy się w nowe rzeczy angażować, to zawsze będziemy zostawiać coś, co wcześniej poświęcaliśmy czas. I to trochę jest tak, że jeżeli przedsiębiorcy nie zrozumią w tym procesie rozwoju tego, to tak na dobrą sprawę, chcąc się rozwijać, zmieniać tą firmę i przejść do przodu, tak naprawdę mogą zawalić to, co teraz jest. I liczby to fajnie pokazują, bo liczby mogą ci powiedzieć, słuchaj, czy jest stać, czy na przykład stać mnie, żeby zatrudnić nowego człowieka, który zajmie moje, przejmie moje prace administracyjne, czy będzie właśnie takim człowiekiem, na to się nie da odpowiedzieć. Na to się nie da odpowiedzieć. Proszę? Na to się nie da odpowiedzieć. Zwłaszcza przy jakichś takich mniejszych firmach, no bo to wiesz, jest problem pierwszego pracownika, no bo no, pracownik potrzebuje wypłatę. To jest problem z pracownikami, że oni potrzebują wypłatę, tak? Ale jeżeli my prowadzimy firmę, rozpoczynamy, no powiedzmy w wieku 30-40 lat, gdzie my też potrzebujemy wypłaty, bo nie jesteśmy nastolatkami czy tam dwudziestolatkami mieszkającymi u rodziców, tak? To pojawia się problem. No, trudno mieć taką wydajność, żeby wyrobić na dwie wypłaty, takie pozwalające jakoś żyć, zwłaszcza w małej firmie. I niestety zatrudnienie pierwszego pracownika polega na tym, że jak już człowiek osiąga jakiś poziom wypłaty plus trochę, to nagle musi tą całą wypłatę, te 90% zysku przekazać pracownikowi i samemu zostać z tymi 10%, licząc na to, że firma urośnie i z powrotem zarobimy na swoją wypłatę. Więc no, tak. Czy nie na tym polega rozwój firmy? No tak, ale wiesz, to miało być tak ładnie, będzie firma, będą pracownicy, będę zarabiał, a tutaj wiesz, 30 pracownik, a ja ciągle na wypłatę nie mam. Ja ci powiem, jak to u mnie wyglądało, przynajmniej no, w tej pierwszej firmie handlowej. Wszystko, no, rosło, pieniędzy nie ma. Trzeba było, wiesz, pożyczać, jednemu było pożyczać, drugiemu oddać i tak dalej. Tak to funkcjonowało. Towaru ci na magazynie rosło, samochody dostawcze gdzieś tam kolejne. Wszystkiego masz w cholerę, już tylko, wiesz, tych kopert do pakowania, to nie zamawiasz pudełka, tylko już tiry, tak? Potem tiry co miesiąc, co tydzień, wiesz, potem większy magazyn, dlatego łapiesz, o co chodzi, ciągle koszty. A kiedy pieniądze były? Kiedy firma, że tak powiem, została no, wyprzedana, bo jakby nie została wyprzedana przez kolejne pół roku, to już by w ogóle nic z niej nie było. I powiedzmy ten towar na magazynie, który zapłaciłem powiedzmy 100, tak? I był mniej więcej tyle warty i normalnie czy by się go sprzedało za 120, no to ja go sprzedałem po 30. Tak? Ale w masie ten towar dał zwrot taki, że zamiast zarobić, to ja straciłem, no bo w sytuacji kryzysowej tak się sprzedaje, że trzeba jechać. I powiedzmy tak, wtedy rzeczywiście była kasa, bo zostało z wyprzedaży czegoś, co było warte 5 razy więcej, na co się pracowało ciężko. I wtedy taki model miała moja pierwsza działalność. I przeważnie w firmach ciągle jest taki model, bo rośniemy, bo nowy pracownik, bo to, pieniędzy nie ma, będziemy mieć pieniądze dopiero jak zbankrutujemy i wyprzedamy majątek. I często jest taki model. Tylko pytanie, co zrobić, żeby to rzeczywiście przejść z tej takiej początkującej fazy do tej fazy takiego istnienia sobie firmy. Skończył. Tylko pytanie. Ja myślę, że warto sobie odpowiedzieć na pytanie, po co się prowadzi tą firmę. Bo jak spotykam przedsiębiorców, to oni chcą po prostu zarobić na pensję. Mikro i mali przedsiębiorcy chcą po prostu zarobić sobie na pensję. Jak się pracuje na przykład już z większymi firmami, to oni są konkretnie, chcę to sprzedać, chcę zwiększyć rynek, chcę mieć takie wyniki. I to jest trochę tak, że firmy się same rozwijają, znaczy
Ja to nazywam, że one się same rozwijają przy pomocy właściciela, ponieważ właściciel ich nie rozwija, bo do końca z jednej strony nie wie jaka, nie wie po co i dlaczego. Bo niestety tak wygląda rzeczywistość większości przedsiębiorców, że oni chcą zarobić na wypłatę, a nie budować coś większego. Bo ja już mam te swoje trochę zaoszczędzone. Jeżeli albo na przykład same się te firmy rozwijają, no bo tak jak mówią, że było u ciebie nowy pracownik, nowe tamto, dodatkowe koszty, ale nie potrafią nad tym już później zapanować. Nie patrzą, bo nie analizują na przykład, czy dane grupy kosztów mają większe znaczenie, czy mniejsze znaczenie, bo kiedyś jeden przedsiębiorca powiedział mi tak: Wojtek, ja muszę wiedzieć, czy jak ja wydaję 10 tysięcy, to dobrze. A teraz ja mówię, zawsze, jeżeli jest to inwestycja, no to zawsze ci się zwróci. No właśnie, a ja muszę wiedzieć, w co wydawać. Ja muszę wiedzieć, czy ten koszt zwróci mi się tyle, czy tyle. Czy jak ja zatrudnię nowego, bo często jest, to w ogóle jest ciekawe, bo zawsze zwiększając koszty stałe, nigdy, jeżeli, załóżmy, że mamy koszty stałe na poziomie tam 100 tysięcy. Tak. I jeżeli mamy marżę, tam powiedzmy marżę brutto 50% po kosztach zmiennych, czyli mamy przychody i odliczymy wszystkie koszty zmienne, no to z proporcji wychodzi, że tam 50%, prawda? Tak. No i teraz jest tak, że jeżeli mamy te 100 tysięcy i zatrudnimy pracownika za 5 tysięcy, to obroty firmy nie rosną 5 tysięcy, ale rosną 5 tysięcy podzielone przez te 50%. Tak jest, że trzeba więcej sprzedać. I wielu przedsiębiorców w ogóle tego nie rozumie i nie rozumie, jak działają koszty, jak przebiegają te procesy. I ja tak naprawdę nie znam odpowiedzi, co zrobić i kiedy, bo każdy przypadek jest inny. Jedyne, co mogę powiedzieć, no to mieć konkretny plan albo miejsce, w które chce się dotrzeć, wiedzieć, komu się sprzedaje i dlaczego się to sprzedaje i dlaczego klienci kupują i cały czas patrzeć w koszty. I z jednej strony rozumieć, dlaczego pewne koszty napędzają nam obroty, a które nam blokują i przesuwać wydatki na koszty, które są nieefektywne w miejsce, gdzie są efektywne. Tylko problem polega na tym, że jeśli się w ogóle nie patrzy na te finanse, to się tego nie wie. Ja zauważyłem, że część przedsiębiorców od samego patrzenia na finanse i pogrupowania kosztów dowiaduje się, że może o 10-15% je zmniejszyć. No tak, ale wiesz, z drugiej strony każdy specjalista ciągnie do siebie. Masz specjalistę od marketingu, który mówi, daj mi 100 tysięcy na marketing. Masz księgową, która ci mówi, że tutaj może założymy spółkę na Cyprze, która gdzieś tam będzie miała spółkę, córkę i tak dalej, zaoszczędzimy na CIT-cie. Gdzieś tam masz tego technologa, który mówi, a ja tutaj mam bardzo fajny produkt, bo klienci pytają o to, więc za 100 tysięcy bym przygotował nowy produkt, który moglibyśmy wypuścić, zarobić na tym dużo pieniędzy. I z piątej strony, i z szóstej strony jeszcze potem przychodzi Wojtek, a proszę pana, bo ja tutaj jakbym panu wprowadził takie procedurki i pan by wiedział o jakichś tam kosztach i tak dalej, no to by pan zarobił znowu 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I to jest, wiesz, tak wszyscy ciągną, mówią, że to jest akurat jego najważniejsze i tak dalej. I niekiedy ci przedsiębiorcy są w takiej sytuacji, że okej, nieważne co zdecydują. Dadzą pierwszemu, dadzą drugiemu, dadzą trzeciemu, to cholera zrażają do siebie pozostałych. Może tak być. Ja na przykład mówię, że nasze wynagrodzenie często jest kosztem. W ogóle controlling w firmie jest kosztem. Bardzo mi się podobało podejście zysk tego, jest kosztem. Który powiedział, controlling w firmie jest kosztem, ale to jest świadomy koszt właściciela. Bo no to jest tak, ale nawet zysk jest kosztem. Kosztem kapitału długoterminowego. No, to jest zysk, bo to jest rodzaj kosztów, pasywo, tak? Dokładnie. Więc to, czy finansujemy firmę. I to jest trochę tak jak z mapą, że możesz, cofnijmy się do czasów, kiedy nie było GPS-ów. No albo nawet jakie mamy teraz GPS-y. Po co kupujemy GPS-a? Żeby skrócić sobie drogę. I niekoniecznie. Niekoniecznie, mogą być różne możesz metody. Możesz pojechać bez znaków. Wiesz, poczekaj, niekoniecznie, żeby skrócić drogę, możemy zaoszczędzić czas. Ja pamiętam, jak bez GPS-u jeździłem po Warszawie. Za dnia to jeszcze było ok, ale w nocy przeczytać jeszcze w okularach tych takich minusowych jakieś takie nazwy ulic, gdzie się znajduje, to ja często musiałem zaparkować samochód, znaleźć nazwę ulicy, wrócić do samochodu, odszukać na tej mapie, więc niekoniecznie szybsza. No fajnie, że GPS-y pokazują szybszą, ale się...
mogą być różne powody, nie? Jedni szybciej, drudzy dokładnie. Dokładniej. No jest kilka powodów i często jest tak, że to jest trudne, bo przedsiębiorca sam musi ocenić, co w danym momencie jest mu najbardziej potrzebne. Może korzystać z takich doradców do spraw zarządzania. Natomiast przy mikro i małych firmach ja wiem, że to jest trudne, bo to nie jest tak, że to nie jesteśmy czarodziejami. My musimy wejść, przepracować, pogadać i to trwa. I często nie ma, jakby ludzie, którzy od razu przychodzą i mają efekty, to moim zdaniem występują często w bajkach, że to są czarodzieje po prostu. Bo no, nie oszukujmy, może być taka sytuacja, że jak już mamy doświadczenie, to ja widzę i przychodzę, mówię, to nie działa, to nie działa, to nie działa. Tylko tak na dobrą sprawę wdrożenie, zmiany później, to trwa, to jest proces. To jest doświadczenie. Najlepszy. Doświadczenie, które się zdobywa przez właśnie uczestnictwo w tym procesie. I często jest tak, że przedsiębiorcy w ogóle mówią tak, to teraz mam konsultanta i u mnie będzie wszystko fajnie. Odsuwając się w ogóle od firmy. I to jest pierwszy krok do tego, żeby taki projekt doradczy się nie właśnie. I tu jest kolejna, co mi na głowę przychodzi. Po pierwsze, czy to jest tak na dobrą sprawę firma szkoleniowa, gdzie szkolenia są jeden na jeden z tym człowiekiem szkolącym, tak? No bo de facto do tego się sprowadza, żeby człowieka, tego przedsiębiorcę wyedukować, tak? Czy to jest rzeczywiście wykonywanie konsulting twój, jakiejś usługi, gdzie dzwoni ten przedsiębiorca i powie, a potrzebuję strzyżenia na wtorek na 15 i ty mówisz, okej, wtorek na 15 przychodzę, wszyscy wiemy, o co chodzi. Czy może darować sobie jedno i drugie i po prostu zostać takim członkiem zarządu na wynajem? Jest to jakiś pomysł. Natomiast ja jak patrzę na to, to zależy. Jakby to nigdy nie ma jednego rozwiązania. My mamy na przykład takie usługi, że przychodzą przedsiębiorcy i mówią, zobacz, księgowa mi tu liczy taki koszt budowy i takie mi koszty narzuca. W sensie koszty ogólne mi dorzuca. I ja uważam, że to jest nie fair. Nie podoba mi się, a nie znam innego sposobu, jak to można zrobić. Przyjdźcie, przeanalizujcie moje koszty, przeanalizujcie, jak to jest zrobione i powiedzcie mi, jak to ma być wyliczane teraz, żeby te wyniki budowy, rentowność budów była rzeczywista w odniesieniu do firmy, a nie, że ktoś dorzuca sobie jakiś kamień, worek, bo to masz worek kosztów i nagle ktoś ci kamienie dorzuca, nie? I on nagle okazuje się, że najlepsza budowa, czy tam najlepszy projekt w historii firmy okazuje się nierentowny, nie? Więc my przychodzimy i układamy to. Bo ktoś nie wziął pod uwagę amortyzacji na przykład, że zbudujesz dom, ale będziesz musiał 3000 młotków odkupić, bo ci się popsują podczas zrobienia tego domu i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, my po prostu patrzymy, pewne rzeczy układamy w firmie, pewne rzeczy pokazujemy w ogóle, bo przedsiębiorcy nawet nie wiedzą. Często nawet jest tak, że my wysyłając zapytanie o dane, bo my najczęściej pracujemy na zapisach, a księgowe w 90% wysyłają obroty. Jak tłumaczymy, że chcemy zapisy, to nie obroty. I to jest taka... to różni się na tym, że suma... Czytałeś mi chyba w myślach, nie? No to. No i jest coś takiego, że oni nawet nie wiedzą, o co prosić, nie wiedzą, jak to analizować, a nie oszukujmy się, często nie mają czasu. Więc jak poproszą coś od księgowej i zobaczą coś, co jest w ogóle kosmosem, oni się na tym nie znają, albo mają iść linijka po linijce, to po prostu już odpuszczają to sobie i dlatego w ogóle nie zarządzają. I my przychodzimy, po prostu my wiemy. My mówimy, prosimy to. Po jednym czy dwóch dniach przygotowujemy takie zestawienie i mówię, proszę zobacz, powiedz nam, czy to faktycznie jest to, dlaczego występuje taki koszt, dlaczego taki koszt, czy wiesz, że dana grupa kosztów ci zaczęła rosnąć, czy wiesz, że... uwielbiam jednego z moich klientów, bo ostatnio rozmawiamy i zadaję mu pytanie, to jakie powinieneś mieć obroty miesięczne, żeby wychodzić na zero? Mówi około 600 tysięcy. A ja mówię, no dobra. A kiedy ostatni raz to liczyłeś? Bo rozmawialiśmy na początku maja. A on mówi, w listopadzie. Ja mówię, no dobra. A co się stało od tego czasu? Tego zatrudniłem, tego zwolniłem, tyle, że tu się zmieniło, tu się zmieniło, tu się zmieniło, tu się zmieniło. I dalej 600 tysięcy? Tak. I chodzi o to, że oni tego po prostu nie liczą, nie wiedzą, że to jest cały czas intuicyjne.
I taki A ty konsultant może wprowadzasz być z jednej. twardą matematykę i tworzysz korporacje i cyfry, a nie człowiek, i wyzyskujecie wtedy tych ludzi wszystkich dookoła i te boksy robicie takie smutne w tych Jakoś biurowcach. tym trzeba żyć. Ale do tego to się sprowadza. No nie da się inaczej. Małe firmy są fajne, bo są zarządzane przez zarządzanie magiczne tak zwane, czyli na czuja gdzieś tam coś, ale no cholera, nie da się urosnąć wyżej, dalej, więcej, no nie wprowadzając pewnych sprawdzonych mechanizmów, które się nazywają jakąś tam biurokracją korporacyjną i pewnym ładem korporacyjnym, tak? Który gdzieś tam jest, ale trudno to wytłumaczyć też komuś, kto nie ma takich potrzeb, a tych ludzi, którzy z takiego konsultingu czy pomocy właśnie tego, żeby tak zmienić tą firmę, żeby było to, jak jest to we wszystkich dużych firmach, no to takich klientów za dużo nie ma i chyba Znaczy gdzieś oni tam. są, w Polsce jest ich coraz więcej, jest coraz bardziej świadomych ludzi, którzy, no się nie chcę dzielić na ci, co korzystają z konsultingu na świadomych, a ci, co nie korzystają na nieświadomych, bo tak No po nie jest. prostu wiemy, o co Bardziej mi chodzi. chodzi o to, że są ludzie, którzy są świadomi tego, że nie wiedzą wszystkiego, że są ludzie, którym można zapłacić i pewną wiedzę przekażą szybciej, niż oni by mieli czytać książki. Czasami jest tak, że firmy usługowe łatwiej jest kupić, łatwiej jest wziąć, właśnie firmy usługowe, czy to z marketingu, czy z finansów, czy ze strategii, czy z zarządzania, czy z czegokolwiek, niż na przykład niż kupić się człowieka z rynku. Czasami przedsiębiorca potrzebuje inspiracji, czegoś, co go zapali, pójdzie. To jest jeszcze kolejna kwestia. Ja na przykład mam człowieka w zespole, który jest typowym zadaniowcem. Po prostu jest zadaniowcem i pracuje od A do B. I to taki ma typ, po prostu. I ostatnio mówi Wojtek, bo ty oczekujesz ode mnie, że ja będę wymyślać nowe rzeczy, a ja nie będę wymyślać, bo nie jestem takim typem, po prostu. I teraz większość przedsiębiorców mówi, no kurde, no nie spełnia się. A z drugiej strony ja wiem, że mogę teraz wziąć kilku ludzi z rynku, żeby zrobili tą inspirację, żeby napakowali tą głowę, wyznaczyli te zadania i to pójdzie. Bo ja na przykład nie wiem wszystkiego, nie wiedziałem, jak to zrobić. Wziąłem trzy konsultacje z rynku, mamy plan działań na kolejne 3 miesiące i jest. Tylko po prostu przedsiębiorcy nie mają takich doradców, którzy by im podpowiedzieli, z jakich doradców korzystać. Bo to jest I to takie jest bardzo otwarte trudne. koło logiczne, tak? Bo trzeba mieć doradcę, No, żeby znaleźć ale doradcę, a potem mieć doradcę, żeby znaleźć tamtego doradcę i to tak. Kamil, jak się dobrze zastanowisz, nie? To właśnie to jest to, co mówiłeś, że jest 30 doradców, którzy każdy zmieni ci życie, ale tak naprawdę nie masz pieniędzy na wszystkich i to jest to jakby ograniczony wybór. I nie masz czego To człowieka jest mówić, żaden słuchaj, wybór, to bo tak jak wyślij, co powiedziałem, teraz robić. kogokolwiek nie wybierzesz, to podpadniesz innym. Ja zawsze mówię, na początku zawsze pakuj w doradców od sprzedaży, od marketingu. Do miliona to są chyba ci, którzy najbardziej mogą ci pomóc. Nie byłbym tutaj taki znowu pewny, tak? Nie mam tego jakoś tak do końca przemyślane, ale chyba jest jakiś powód tego, że jak sprzedaż siada, czy tam jest jakiś kryzys, no to się najpierw odcina te marketingowe rzeczy. I ja na dobrą sprawę nie wiem, jaka część budżetów marketingowych jest wydawana tylko po to, żeby, no bo wypada coś wydać na jakieś reklamy, na jakiś marketing, wypadałoby mieć ulotkę, a nawet niekoniecznie ktokolwiek mierzy, czy to jest ulotka i w dużych firmach przeważnie to robią firmy, znaczy ludzie na etacie, którzy gdzieś tam, no mają budżet, to kupią ulotkę, koszulkę i tak dalej i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to jest, nie jest wyrzucanie pieniędzy i tak dalej, więc ja bym nie był. Wiesz, bo mamy ten argument, że duże firmy są duże, mają biurokrację i trzeba te małe, które rosną, troszeczkę przekształcać właśnie troszeczkę w tą biurokrację, która powinna być to coraz lepsza, fajniejsza, przyjaźniejsza, ale nadal jednak będzie coraz więcej biurokracji w dużych firmach. I tak samo, jeżeli rynek, czyli wszystkie firmy tną budżety marketingowe w kryzysowych czasach, to być może jest to pierwsze do wyrzucenia, pierwszy kosz do wyrzucenia. I ja bym nie chciał tak bardzo podpadać wszystkim tym dużym firmom i iść z tezą na przekór tego, jak te firmy się zachowują. O.
Wiesz co, trudno jest się porównywać z dużymi firmami, bo oni mają inny kapitał, inne pieniądze. Czyli kapitał mają no inny. Tak, mają tani kapitał z giełdy. Wiele więcej rzeczy pozwolić. I nawet jak mówimy sobie o marketingu, to oni mogą pozwolić sobie na to, żeby zalać ci rynek. Bo oni mają na przykład swoje kanały, bo to jest to, że mają controlling, wiedzą, którzy klienci z których kanałów najwięcej czerpią i oni tam pakują kasę, ale chcą więcej, 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 że wchodzą w kolejne. I moim zdaniem to jest dość złudne patrzenie na to, że duże korporacje tak robią, ponieważ oni mają inne kapitały, inne budżety. Często jest tak, że jak skupimy się na konkretnym kanale, to możemy więcej osiągnąć. Natomiast wielokrotnie historia pokazała, że w momencie, kiedy firmy zaczynają ciąć wydatki na marketing, to jest właśnie moment, żeby zacząć promować, bo to, że na przykład zmniejszają się liczba kupujących, to ci kupujący dalej na tym rynku są. Jeżeli marketing faktycznie decyduje o tym, że kupują, to można zwiększać udział w rynku. Dzięki temu, że właśnie są złe czasy iść. Tylko i czy rzeczywiście marketing o tym decyduje? Czym decyduje? Ja myślę, że ma na to wpływ na początku w pewnym etapie procesu, nie? Tak, tak. Że ja na przykład marketing i sprzedaż łączę ze sobą, bo dla mnie to są po prostu tak przenikające się rzeczy. Marketing to bardziej jest to, jak jest postrzegana firma, jakie działania robimy, takie wyższe żeby klient rzeczy. Do nas A sprzedaż przychodzi. To już są takie bardziej czynności niż jakieś strategie, dokładnie. Czyli wystawianie faktury. One się bardzo mocno przenikają. Ja jestem marketingowcem, nie jestem sprzedażowcem, nie jestem od tego ekspertem, natomiast myślę, że są ludzie, którzy potrafią ty przychodzisz, je... Bo ty przychodzisz do firm na końcu, jak już ten marketingowiec zrobi swoje, ten sprzedażowiec zrobi swoje, jak już firma jest duża, obrosła w tłuszczyk i wtedy przychodzisz. Ja jestem tym trenerem, który teraz ten tłuszcz po kolei... I to chyba jest w sam raz anegdotka na koniec, żeby zakończyć, tak? Dietetyk Wojtek. Słuchaj, to byłby dobry pomysł na reklamę firmy. Jak już masz za dużo tłuszczu, to ci pomogę zrzucić, tak? Wojtku, dzięki wielkie za rozmowę i mam nadzieję, że nas jeszcze odwiedzisz w Asbiro, spotkasz się z naszymi mastersami, czy studentami, czy i tak dalej i poopowiesz z powrotem co coś więcej, bo ostatnio bardzo dobre tutaj informacje trafiły. Dziękuję, do mnie. Że wytłumaczyłeś troszeczkę tak z innej strony, bo to tak... No zawsze jest, bo przedsiębiorcy są bardzo samotni ludzie, bo właśnie nawet nie mają z kim pogadać, tak? No bo zarobieni, żona nie ma takich problemów, pracownikowi się człowiek nie zwierzy, nie może zwierzyć do końca, inwestorom tym bardziej, więc no, a obcych ludzi doświadczonych jest bardzo mało, z którymi w ogóle można o takich problemach pogadać. Jako ciekawostkę mogę ci powiedzieć, że mam klienta, który mnie zapraszał tylko po to, żeby pogadać. No. Ale ja ci nie pomagam, nie jestem w stanie pomóc, bo nie rozumiem twojego biznesu, to nie szkodzi. Ja to co powiedziałeś, żonie nie powiem, bo nie rozumie, nie zna sytuacji. Pracownikowi nie wiem, bo jeszcze mogę coś namieszać. Nieopatrznie zrozumie i teraz nagle połowa ludzi się zwalnia, bo są jakieś problemy. Bo myśli, że firma upadnie, bo są problemy, więc trzeba już szukać nowej roboty. Tak, więc są czasami też ludzie, którzy po prostu biorą i takich ludzi, którzy mogą się zwierzyć i wiedzą, no wiem, czy to konsultant, psycholog, czy ktokolwiek, nie? Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki Wojtku za rozmowę. Trzymaj się, wstawiam piwo do lodówki i się zobaczymy być może w Warszawie czy gdziekolwiek na świecie. Wszystkiego bardzo dobrego. Chętnie. Bardzo chętnie.